chodzi w politycznym ataku Izraela na Polskę po przyjęciu przez Sejm nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Będzie też właśnie o konsekwencjach rezolucji Parlamentu Europejskiego, który, przypomnijmy, uznał, że mordowanie poczętych dzieci jest prawem człowieka. A o tym wszystkim, nie tylko o tym, będę rozmawiał z byłym marszałkiem Sejmu, byłym europosłem, założycielem Prawicy Rzeczpospolitej, obecnie publicystą, komentatorem życia publicznego, politycznego, Markiem Jurkiem. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Skoro słuchaliśmy tej piosenki, to może pozwoli pan, że zacznę od tego tematu wyjątkowo. Otóż, czy prezydent Poznania wykorzystał pamięć ofiar i właśnie rannych w poznańskim czerwcu 1956 roku do promowania kolejnego stowarzyszenia politycznego z prezydentem Warszawy, też tutaj obecnym właśnie w poniedziałek, w rocznicę właśnie Czarnego Czwartku, i tutaj odbyła się inauguracja. Jak pan to ocenia? Pamięć jest rzeczą bardzo ważną. Ja zawsze oczywiście 28 czerwca będę pamiętał o powstaniu robotników Poznania, ale też o tym, jak 36 lat temu świętej pamięci dr Staniewicz organizował pierwsze nielegalne, ale w ogóle pierwsze w 80 roku obchody, jeszcze przed sierpniem. To był ostatni czerwiec przed sierpniem poznańskiego czerwca i zaczynała się walka o tą pamięć. Potem była już w czasie 16 miesięcy Solidarności książka pani profesor Trenowiczowej i świętej pamięci profesora Maciejewskiego, ale o tą pamięć trzeba było walczyć i wtedy walczyliśmy o pamięć jako dobro narodowe, nie jako okazję do tego, żeby promować taką czy inną grupę. Choć robotnicy walczyli o prawo do wolności, o prawo do demokracji. Tak, oczywiście, ale pytanie, że zawsze uważam, że wszystkie te polityki pamięci, istnieją przede wszystkim publiczne obowiązki pamięci i należy walczyć o to, żeby Polacy pamiętali, czy żeby każdy region, tak jak Poznań, pamiętał swój wkład w historię narodową. To jest wkład zupełnie wybitny. Przecież to był pierwszy masowy protest społeczny w PRL-u po tym siłą stłumieniu i podziemia niepodległościowego i legalnej opozycji PSL-owskiej po aresztowaniu prymasa. To był ten pierwszy masowy wybuch, który zdezawuował te pretensje komunistów do reprezentowania mas pracowniczych i tak dalej. Natomiast ruch prezydenta Jaśkowiaka i towarzyszy... Został został w tym stowarzyszeniu. Odbieram jako... Po pierwsze, mówię, nie chcę oceniać intencji i tak dalej, ale jest to dowód na to, że można organizować, tak jak prezydent Jaśkowiak, wielkie koalicje pruskie, mówić o tym, jak to gdańszczan, wrocławian, już by... No i co się Poznanie jeszcze tego? No, ma ten mandat demokratyczny, ale mówię, no ale krzywdę się w ten sposób robi Poznaniowi, przypisując jakieś tradycje pruskie, podczas gdy Poznań nigdy częścią Prus nie był. Tutaj kolejny taki sygnał, myślę, że to prezydentowi może się przydać, dlatego że Kongres Wiedeński wyraźnie powiedział, że Wielkie Księstwo Poznańskie, odrywane wtedy od Królestwa Polskiego, no bo było częścią Księstwa Warszawskiego w czasach napoleońskich, ale pozostało Poznań Gniezno poza granicami Królestwa Polskiego utworzonego na Kongresie Wiedeńskim, jest jednostką autonomiczną i nie jest częścią Prus, Rzeszy Niemieckiej później, kiedy zaczęto po 1871 roku, po zjednoczeniu Niemiec, traktować poznańskie jako część Rzeszy, to polscy posłowie w Landtagu i potem w Reichstagu protestowali, że na mocy Kongresu Wiedeńskiego, owszem, Poznań jest pod panowaniem królów pruskich, ale nie jest częścią Prus, ani Poznań, ani Gniezno. Ale już prezydent raz ogłasza te tradycje pruskie łączące Gdańsk, Poznań i Wrocław, co wywołuje zgorszenie w całej Polsce, prawda. Bo naprawdę nie po to umowy poczdamskie likwidowały państwo pruskie jako rozsadnik niemieckiej ekspansji i dominacji w Europie, która się zakończyła, wiadomo, jak strasznymi rzeczami, żeby dzisiaj do tych tradycji pruskich wracać. Ale nagle, kiedy trzeba dokonać jakiegoś aktu uroczystego, to się wybiera rocznicę jak najbardziej polską, jak najbardziej patriotyczną i to pokazuje siłę tradycji narodowej, że ona tak naprawdę jest
potrzebna nam wszystkim, nawet tym, którzy popełniają takie lapsusy narodowe, jak prezydent Jaszkowiak wychwalający pruskie tradycje na Wielkopolsce czy w Gdańsku i we Wrocławiu, więc na ziemiach w zasadzie odzyskanych. Choć to nie to samo, bo znowu, no Gdańsk to jednak wolne miasto, to co innego. No ale pokazuje, wszystkim. że nawet plotąc takie rzeczy można potrzebować jakiegoś tła narodowego po to, żeby robić rzeczy ważne. Dlatego, że tak naprawdę tradycja narodowa jest tym, co nas łączy. A pamiętajmy, że oczywiście ktoś powie, że Poznański Czerwiec, to ogólna jakaś tradycja wolnościowa, nie. Poznańscy robotnicy walczyli o chleb i wolność, i o wolność wiary, szli pod biało-czerwonymi sztandarami. To jest wielka część. Domagali się religii w szkołach też. Potem była ta wielka świadomość, że powstanie poznańskie, powstanie węgierskie, to jest w gruncie rzeczy ta sama sprawa parę miesięcy później. No i tak to tak, dlatego też składamy wyglądało. Pod tablicą Mansfelda. Panie marszałku, zostawmy wobec tego już ten temat. Przejdźmy do kolejnego. W czwartek, miniony czwartek, Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, która stanowi, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie, proszę Państwa, wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania. Na przykład w sprawie odebranego przed laty mienia. Nowelą zajmie się teraz Senat, no i tutaj też będzie polityczna pewnie zabawa. Ale na tę decyzję mieliśmy zaskakującą, dosyć mocną reakcję szefa MSZ-u Izraela Lapida, który ocenił na Twitterze, w ten sposób pisał: nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami. Jak pan ocenia to polityczne napięcie między naszymi krajami? Ja myślę, że Jair Lapid jest najmniej kompetentny do tego, żeby mówić o dobrych stosunkach między Polską a Izraelem, ponieważ w czasie tej pamiętnej ustawy IPN-owskiej w obronie dobrego imienia Polski bardzo tym stosunkom szkodził, opowiadał nieprawdy historyczne. Ja pamiętam wypowiedź ambasadora Izraela, który powiedział, że wejście jednej z partii polskich do parlamentu to jest coś, co przyjął jako fakt bardzo przykry. No równie dobrze, znaczy znacznie lepiej można by powiedzieć, że obecność Jaira Lapida w rządzie Naftalego Beneta jest niestety takim smutnym faktem, że porozumienie premierów Morawiecki Netanjahu nie jest brane pod uwagę. Pamiętajmy, to porozumienie potępiało antysemityzm, antypolonizm, zobowiązywało nasze państwa do wspólnej walki z tymi ideologiami, też, tak, z tymi ideologiami pogardy czy wrogości. I mówię, no, najpierw pan Lapid powinien odnieść się do nieprawd, jakie opowiadał o Polsce, i to bardzo przykre, i to przykre podwójnie. Mhm. Dlatego, że dobre stosunki między naszymi państwami polegały przede wszystkim na tym, że Polska była jednym z tych krajów, które w Europie najwyraźniej uznawały prawo Izraela do obrony i odnosiły się z empatią do bezpieczeństwa Izraela. I w sytuacji, w której Izrael utrzymywał dobre stosunki przez całe lata z Polską, ale w sposób nieszczególny odnosił się do spraw trudnych dla nas, jakichś konfliktowych z naszymi sąsiadami. Na przykład premier Netanjahu utrzymywał bardzo bliskie relacje z prezydentem Putinem. Byłem potrzebny sam, kiedy byłem z wizytą Parlamentu Europejskiego w Knesecie. Zrobiło na mnie wrażenie, z jak dużym spokojem na przykład posłowie zajmujący się sprawami zagranicznymi w Knesecie odnosili się do egipskiego pomysłu, żeby Rosja była mediatorem w sprawach konfliktu. Powiedzieli, że jeżeli jeszcze jeden mediator, to dobrze. Ale mówię, cytuję tylko to, że akurat w sprawach, w których my mieliśmy problemy, Izrael nie zajmował stanowiska, bo ma problemy własne. Natomiast Polska odnosiła się z ogromnym zrozumieniem do bezpieczeństwa Izraela. I powiem więcej, my daleko wychodziliśmy przed stanowisko Unii Europejskiej. Byliśmy
może nie tam, gdzie stanowisko Stanów Zjednoczonych, ale powiedzmy no blisko stanowiska brytyjskiego, czeskiego, wśród tych krajów w Europie, które z największym zrozumieniem i sympatią odnosiły się do Izraela. I to jest bardzo przykre, że dzisiaj takie głosy padają. Tamtych decyzji, może to nie jest jednak ten kierunek, może ja trzeba założyć stanowisko. Zresztą świadczą o tym też trochę wypowiedzi. Ja myślę, że to, co trzeba zrobić, panie dyrektorze, jeżeli można, bo to bardzo ważne jest, żeby w każdej sytuacji mówić o tym, co konkretnie jest potrzebne. To naprawdę uważam, że rząd powinien przywołać, że w ten czy w inny sposób powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że wystąpienie, jak i sama obecność w rządzie pana Lapida odchodzi od ducha porozumienia. Morawiecki Netanyahu. I to mówię z całą przykrością. Tak, Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko dla portalu TVP Info powiedział wprost. Chodzi o majątek obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, którzy zginęli w Holokauście. Chodzi o przejęcie tego majątku, rekompensaty za ten majątek. Jego zdaniem w całej sprawie chodzi też o danie upustu, tutaj też cytat, tym silnym antypolskim fobiom. Jeżeli moim zdaniem o wiele ściślejsza jest druga część tej wypowiedzi przewodniczącego Legutko niż pierwsza, dlatego że te decyzje dotyczące regulacji administracyjnych, rewindykacji własnościowych dotyczą tak naprawdę zapobiegania nadużyciom. I przecież wszyscy dobrze wiemy, ile tych nadużyć było, pracuje specjalna komisja sejmowa i tak dalej. Moim zdaniem w ogóle nie o to chodzi, bo przecież wiadomo, że kto miał podstawy do tego, żeby rewindykować mienie, to je rewindykował. I mówię, to nie o to chodzi. Natomiast prawdziwa jest ta część druga, że przewodniczący, że minister Lapid reprezentuje tą część opinii izraelskiej, która z jednej strony jest usposobiona bardzo narodowo, z drugiej strony dość liberalnie, laicko. Potrzebne są jakieś takie ruchy tożsamościowe. Tylko dlaczego w tych ruchach tożsamościowych szukać kozła ofiarnego i tym kozłem mają być Polacy? To jest naprawdę rzecz głęboko niestosowna, tym bardziej, że pora, i to powinniśmy przypomnieć, że tak naprawdę takie ujeżdżanie po Polsce jest atakowaniem państwa, które najdłużej spośród wszystkich państw świata zachodniego toczyło wojnę z Niemcami hitlerowskimi. Od pierwszego dnia wojny do ostatniego i co więcej, i zapłaciło za to półwiekową utratą niepodległości. I tak naprawdę pamięć o polskich żołnierzach, którzy polegli w walce z Niemcami hitlerowskimi, zobowiązuje do minimum szacunku dla Polski, szczególnie ze strony polityków reprezentujących kraje, którym Polska, w których żałobie Polska uczestniczy, którą traktuje więcej jako żałobę własną, bo to jest żałoba, bo to jest żałoba wspólna i krajom, którym okazywaliśmy życzliwość. Polska działała na rzecz bezpieczeństwa Izraela i należy to powiedzieć bardzo zdecydowanie i mówię, to nie jest kwestia tego, żeby dzisiaj tłumaczyć się z, owszem, wyjaśnić publicznie na forum międzynarodowym, owszem, ale nie tłumaczyć się z uprawnionych aktów polskiej polityki, czy regulacji po prostu porządku publicznego, czy własnościowego w Polsce, ale żeby naprawdę upomnieć się o szacunek dla tych, którzy mają szczególne prawo do tego, żebyśmy ich bronili, to znaczy po tych wszystkich, którzy zginęli albo z rąk Niemców, albo w walce z Niemcami hitlerowskimi. Tym bardziej, że nie jest to pierwsza wypowiedź pana Lapida, bo on był politycznie, ja nie mówię w tej chwili o dziennikarzach, ale politycznie, on był to najbardziej agresywnym bohaterem tego kryzysu, tak zwanego IPN-owskiego. To prawda, panie marszałku, bo jeszcze kilka tematów, a czasu coraz mniej. Proponuję krótki muzyczny oddech, a za chwilę, proszę państwa, będziemy rozmawiać o tym, co zrobił Parlament Europejski, który uznał, że mordowanie poczętych dzieci jest prawem człowieka. Wielkopolskie popołudnie. A naszym gościem, przypomnę, jest były marszałek Sejmu, europoseł, założyciel Prawicy Rzeczpospolitej, teraz publicysta, komentator życia publicznego Marek Jurek. Dzień dobry, panie marszałku, ponownie. Zmieniamy temat, bo Parlament Europejski uznał, że mordowanie poczętych dzieci jest prawem człowieka. Wśród głosujących za tą rezolucją także nasi europosłowie z Platformy Obywatelskiej i Lewicy. A jedna wybrana z Wielkopolski, proszę państwa, mówiła tak. Nie ma praw człowieka bez prawa człowieka do aborcji. Jak pan marszałek? Słyszałem to przemówienie i odebrałem, jest
ogromnym przygnębieniem, ale mówię, już zostawmy panią poseł w tym momencie. W zasadzie na tą rezolucję to nie ja powinienem odpowiadać, ale potrzebna jest odpowiedź państwa polskiego, dlatego że to jest frontalny atak na fundamenty naszego państwa. To jest atak na polski porządek konstytucyjny, na Trybunał Konstytucyjny. Dziwię się, że opozycja jak tak nie broniła Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ to jest atak nie tylko na orzeczenie Trybunału pod prezesurą profesora Andrzeja Zolla z 97 roku, kiedy Trybunał powiedział, że obrona życia w każdej fazie od poczęcia jest warunkiem funkcjonowania praworządnej demokracji, że nie można uznać za państwo respektujące rządów prawa państwa, które godzi się na zabijanie najsłabszych, ale to jest również atak na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2015 roku, z końcowego okresu rządów premier Kopacz, która nawiasem mówiąc za raportem Maticza głosowała, kiedy Trybunał pod prezesurą profesora Rzeplińskiego wystąpił w obronie zarówno lekarzy, jak i całych placówek medycznych do odmowy jakichkolwiek praktyk aborcyjnych. I mówię, cały polski porządek konstytucyjny został zaatakowany i to domaga się jasnej odpowiedzi państwa polskiego. Reakcji rządu, reakcji parlamentu, reakcji rzecznika praw obywatelskich. Chociaż jeżeli rządowi jest niewygodnie, to powinien być inny urząd, który jest w stanie, ale jednak oficjalnie w imieniu państwa wystąpić w obronie polskiego prawa, bo tam, gdzie nie ma prawa, nie ma praw obywateli. Zaatakowano prawa Polaków i tych najsłabszych do ochrony życia, ale również prawa lekarzy w Polsce i wszystkich tak, ludzi. Tak, bo tam jest też klauzula sumienia, prawda? Tak, klauzula sumienia jest bardzo frontalnie atakowana. Chociaż ta rezolucja nie ma jakby takiego przełożenia na jakieś prawne konsekwencje, prawda? Ma i nie ma. Przede wszystkim pamiętajmy o władzy Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski był w stanie wyeliminować Rocco Buttiglione ze składu Komisji Europejskiej, bo on udziela inwestytury Komisji Europejskiej. Czyli standardy, które on określa, on może potem stosować na przykład przy powoływaniu Komisji Europejskiej. Dlatego no, tą instytucję należy traktować serio. No, ona jest dysponentem środków unijnych. Ona zatwierdza Komisję Europejską, która to może działać w stosunku do Polski. Ale ona tworzy też te normy prawne, na które potem Komisja się powołuje, którymi zasłania swoje ingerencje i swoje nadużycia. Panie marszałku, na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy Donald Tusk wróci do Platformy Obywatelskiej? I co to by oznaczało? Przede wszystkim to ja to traktuję podobnie jak, mówię, to wystąpienie prezydentów Trzaskowskiego i Jaśkowiaka jako element chaosu w opozycji liberalnej, która bardzo dramatycznie szuka jakiegoś wyjścia z impasu. No, zapominają o jednym, że tak naprawdę polityka polega przede wszystkim na obronie dobra publicznego i dlatego tak przygnębiające na przykład było to głosowanie premier Kopacz za raportem Maticza. Po prostu w sposób depczący orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, całą polską doktrynę konstytucyjną i to pokazuje, jak naprawdę, jak łatwo z deklarowanego liberalizmu ześlizgnąć się w praktyczny cynizm. No nie da się budować programu politycznego tylko na antypisie, prawda? Bardzo dziękuję panie marszałku za wizytę dziękuję w studiu państwu. I za tę rozmowę, za ten komentarz. Były marszałek Sejmu, założyciel Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek, publicysta, komentator życia społecznego, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.